ho, 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 tak mówi właśnie święty Mikołaj, ale to teraz nie ma co ho, 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 chować, bo teraz coraz ciężej jest dostać pracę jako Mikołaj. Nie dlatego, że rodzice boją się posadzić dziecko na kolanach starca mającego duży wór prezentów, ale z powodu kryzysu na świecie. Z powodu kryzysu na świecie spadł popyt na Mikołajów, na przykład w supermarketach. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie świąteczną pracę podejmuje się po przejściu specjalnej szkoły dla Mikołajów. I w tej całej informacji najbardziej interesujące jest to, że istnieje szkoła dla Mikołajów, szkoła dawania prezentów. Profesjonalizm jednak jest ważny w każdej robocie, żeby później nie było tak jak w tej historii. Mama pyta synka, kto cię nauczył mówić cholera jasna? No święty Mikołaj. Święty Mikołaj, słowo daję, kiedy wchodził do nas do domu, uderzył się w klamkę, no i tak właśnie powiedział. No po szkole dla Mikołajów taka sytuacja nie miałaby miejsca. Po szkole Mikołaj jest wszechstronnie wykształcony. Szkoła ma kilka profili. Profil to nie jest nazwa zboczenia Mikołaja, profil to jego specjalność. Na przykład jest klasa o profilu pakowanie prezentów, inna to naprawa i konserwacja sań, czy tam operator worka z prezentami. A jeśli dany Mikołaj chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikołajstwa, może kontynuować naukę w 3-letnim studium podyplomowym, którego pozytywne zakończenie daje mu tytuł Mikołaja podyplomowanego. I wtedy Mikołaj zostaje politykiem i już nie rozdaje, tylko obiecuje prezenty. I ma luz. Dlatego widzicie, warto się kształcić w każdej dziedzinie, czego wszystkim serdecznie życzę oraz tego wyżej wspomnianego luzu.